Dzień dobry, podharcmistrz Michał Poniewski. Druhu, chciałam zapytać o zdjęcia, które pojawiły się i pojawiają od pewnego czasu w mieście. Są to portrety harcerzy z takimi dziwnymi numerkami i logo z lotem. Czy mógłby nam druh przybliżyć tą ideę? Te zdjęcia są częścią gry harcerskiej, jaką zorganizowaliśmy dla członków naszego związku. Harcerze, żeby uczcić stulecie żeńskiego harcerstwa, biorą udział w grze, w której muszą znaleźć 100 portretów rozwieszonych po całych Wronkach, we Wronkach i w Nowej Wsi. Muszą je sfotografować i następnie zebrane mają nam dostarczyć do piątku do godziny 12. Także ta gra zasadniczo będzie trwała tylko jeden tydzień. No i oczywiście jest to element, który ma również wrączaną zmysłowić, że harcerstwo w Wronkach to już 100 lat. Wiele osób, które są bardzo zasłużone w historii tego miasta, nosiło harcerski mundur. Wiele osób wspomina, myślę, że jako najlepsze chwile spędzone właśnie we wronieckich drużynach. No i mam nadzieję, że wszystkie te osoby spotkamy również w sobotę 10 września tutaj na rynku, no i oczywiście w Olszynkach na wspólnym ognisku. Proszę mi tylko powiedzieć, czy w tej grze może brać udział tylko harcerz, czy może to być również osoba... No zasadniczo prywatna? Jest to gra przeznaczona dla harcerzy, ale jeżeli jacyś nieharcerze się w nią zaangażują, będzie to dla mnie tym bardziej pozytywne, ponieważ no, będzie to świadczyło o tym, że nasza metoda wychowawcza, ale też w ogóle nasze ideały są cały czas żywe, również wśród osób niezwiązanych z harcerstwem i myślę, że to będzie najlepszy przykład do tego, żeby ta osoba przyszła na zbiórkę którejś z wronieckich drużyn, no i oczywiście w takim mundurze jak mój zaczęła, krótko mówiąc, spędzać czas ze wspaniałymi ludźmi. Przypomnijmy jeszcze, zdjęcia należy dostarczyć do piątku. Do piątku, do godziny 12, w wersji elektronicznej do mnie na adres michal.poniewski@zhp.net.pl bądź można również zanieść do mojego biura w Ośrodku Kultury. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, bye.